W dzisiejszej energetyce dnia, inaczej dniówce, Magdalena Rutkowska i mój kanał Rutkowska Odero, też Magdalena. Proszę Państwa, bardzo się cieszę w ogóle, że tak dużo wyświetleń ma mój kanał, że Państwo te dniówki czy energetyki oglądacie. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu i oczywiście zachęcam Państwa, żebyście zostawiali jakieś komentarze i te lajki, tak? Czyli łapka w górę i w ogóle bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które są ze mną codziennie. Proszę Państwa, naprawdę to się tak wydaje, ale nieraz ktoś mógł powiedzieć, wczoraj pisałam komentarz, daruję sobie. To, że Państwu się chce chociaż minkę, słoneczko, buźkę, kwiatuszka wysłać, czy dwa słowa od siebie napisać, proszę Państwa, to jest dla mnie informacja, że Państwo te energetyki oglądacie, że Państwu się te energetyki podobają. Również jeżeli ktoś by chciał mieć jakąś sugestię do tych energetyk, to też bardzo proszę, można w komentarzach te sugestie wpisywać. Ja, proszę Państwa, no, ostatni czas miałam taki bardzo, bardzo intensywny, bo dużo podróżowałam, z wieloma zaległościami się tutaj spotkałam i wiele rzeczy robię na wariackich papierach. Ale najpóźniej od września, może los łaskawy i od lipca, będę chciała troszeczkę też astrologicznych rzeczy włączyć właśnie do swoich energetyk. Z tym, że może nie tak zagmatwanie astrologicznie, bo ja bym powiedziała, ja jestem dobrą tarotistką, jestem dobrym numerologiem. Ja oczywiście astrologii uczyłam się i u nauczycieli rosyjskich, gdzie tam astrologia jest na bardzo dużym poziomie, kanadyjskich, amerykańskich, bułgarskich, więc naprawdę, proszę Państwa, mam ogromną wiedzę. Ale inni mają lepszą wiedzę. Na przykład jest pani astrolog honorata, której nazwiska nie chcę przekręcić, na N, zagraniczne nazwisko, którą nieraz sama, ja wróżka, sama lubię nieraz posłuchać, bo po pierwsze ma bardzo, bardzo dobrą energię, przepiękną ma energię, to jest pierwsza rzecz i mówi bardzo mądre rzeczy, więc może nie będzie to zagmatwanie, ale przynajmniej będę mówiła, jak się żyć w tym znaku, to robić albo nie, tego nie robić. Natomiast tak jak mówię, od astrologii są też mądrzejsze osoby ode mnie. Natomiast gdybyście mieli Państwo jakąś sugestię, ja jeszcze będę chciała takie karty sobie sporządzić ze znakami zodiaku, żeby ten jakiś znak zodiaku wyciągnąć. Może ten sprzyja jednej osobie, może ten drugiej, więc to też wprowadza, ale gdyby była jakaś sugestia, to bardzo proszę w tym komentarzu naskrobać. Ale proszę Państwa, dlaczego się rozgadałam? Dlatego, że się rozgadałam przy energetyce 31 maja 2019 roku, piąteczek. Dlaczego się rozgadałam? Bo jesteśmy pod wpływem trójki. A przy trójce się gada, buzia się nie zamyka, to trzeba powiedzieć tamto powiedzieć. Generalnie bym powiedziała tak, patrząc na księżyc malejący, zbliżamy się do nowiu powoli, może być trudno emocjonalnie, ale bym powiedziała, trójka Wam nie da trudno emocjonalnie, dzięki trójce nie będziecie mieli czas na smuteczki i inne rzeczy, aczkolwiek niektóre rzeczy mogą Was denerwować. Natomiast bardzo dobry okres do spotykania się z przyjaciółmi, ale bym powiedziała w ramach jakiejś idei, czyli albo w ramach idei, że wspólnie medytujemy, albo razem wspólnie się uczymy, albo coś wspólnie robimy, albo wspólnie wyjeżdżamy na grilla czy do ciepłych krajów. I ten dzień właśnie do tego typu przedsięwzięć na pewno jest dobry. I teraz tak, intuicję też dzisiaj powinniście Państwo mieć dużą. Czy będziecie umieli słuchać, nie wiem, bo czwórka z dnia, czyli może za bardzo przeanalizowywać różne rzeczy, ale jeżeli analizę, kontrolowanie siebie wyłączycie, może być ok. No i właśnie odnośnie kontrolowania, dzisiaj możecie mieć takie tendencje do nadmiernego kontrolowania siebie i innych i po 5 razy sprawdzania, czy dobrze zamknęłam drzwi, czy ręce mam czyste, czy mi, nie wiem, nie mam brudnego buta, albo czy komputer wyłączyłam, więc takie sytuacje będą, ale pod wpływem trójki nic złego nie powinno się dziać. Spotykajcie się z przyjaciółmi, szczególnie wieczorową porą, uczuciowo, może niekoniecznie na łowy, wyruszajcie, ale bawcie się życiem, cieszcie się na spotkanie nowych, fajnych osób. No i tyle. Nie będę zabierała Wam Państwu czasu w piąteczek, bo wiem, że to piąteczek taki szybki, bo szybko zakupy, szybko do domu, szybko korzystać z życia, może do kina iść, może razem pobyć, bo nie trzeba rano w sobotę wstawać. Ale wstańcie w sobotę rano, a może nawet i dzisiaj, 31 maja, jeżeli uda mi się wstawić wieczorem energetykę na 1 czerwca,
obejrzyjcie, bo proszę Państwa, niespodzianka, niespodzianka pozytywna, aby rozbudzić w Państwu radość życia. Ale o radości później, teraz przesłanie anielskie, romantyczne uczucia na dzisiaj. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. Więc jeżeli ktoś oczami do Was strzela i Wam serce mocniej bije i jest wolny albo wolna, może warto pogłębiać to uczucie. Jeszcze, kochani, afirmacja dla Was. Moja twórczość płynie swobodnie. No i jak miałoby być inaczej przy trójce? No tak jest. Trójka, to co zawsze ja powtarzam, 3, 6, 9, trygon artystyczny, czyli bądźcie twórczy, twórczo spędzajcie dzisiejszy dzień. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i powiem tak, cieszę się, że zamykamy maj. Myślę, że czerwiec będzie lepszy, radośniejszy i bardziej miłosny i z relacjami takimi, które mogą przetrwać więcej niż jeden miesiąc. Kochani, do zobaczenia. Do zobaczenia jutro, ale tylko przez chwilę, bo tu będzie nowa gwiazda. Pa!